Jeszcze raz chciałem was powitać. Cieszę się, że mogę być wśród was przy końcu tego starego roku. Bardzo szybki rok. Nie wiemy, jak to jest, że już prawie jest na ukończeniu. Niedawno żeśmy rozpoczynali. Przed nami także nowy rok, który jest wielką niewiadomą. Gdy rozmawiam z wieloma ludźmi, ludzie są zdezorientowani, ludzie są zatrwożeni sytuacją czy polityczną, czy ekonomiczną. Dlatego na początek chciałem wam przeczytać kilka myśli z książki Prorocy i Królowie. Losy narodów przemawiają do nas i dzisiaj. Każdemu ludowi i każdej jednostce wyznaczył Bóg miejsce w swym wielkim planie. Ludzie i narody mierzeni są dziś pionem trzymanym w ręku tego, który nie popełni błędów. Każdy ma możliwość wyboru, możliwość decydowania o swoim losie. Bóg zaś rządzi wszystkim dla wypełnienia swych zamierzeń. Proroctwa, których wielki jestem, udzielił ludziom w swym słowie, wiążąc ogniwo po ogniwie w łańcuch wydarzeń od przedwiecznej przeszłości do wiecznej przyszłości, mówią nam, gdzie my się znajdujemy dzisiaj w pochodzie stuleci i czego oczekiwać możemy od czasu, który nadejdzie. Wszystko, co zostało przepowiedziane przez proroctwa jako mające przypominać, przeminąć aż do czasów obecnych, znalazło odbicie na stronach historii. Możemy być pewni, że wszystko, co tylko ma nadejść, spełni się według swego porządku. Czas, w którym żyjemy, interesuje wszystkich. Władcy, mężowie stanu, ludzie zajmujący odpowiedzialne stanowiska, ludzie myślący ze wszystkich klas społecznych powinni zwrócić baczną uwagę na rozgrywające się wokół nas wydarzenia. Wszyscy powinni obserwować stosunki, jakie zachodzą między narodami świata współczesnego. Dostrzegą wówczas nasilenie się dążeń do zawładnięcia każdym skrawkiem ziemi i rozpoznają w tym, że coś wielkiego i decydującego musi niebawem nastąpić, że świat stanął u progu olbrzymiego kryzysu. Biblia i tylko Biblia daje prawidłowy pogląd na te sprawy. Tu zostały objawione końcowe sceny historii naszego świata. Przepowiedziane zostały w niej wypadki, które już rzucają swój cień na nasze życie. Widmo tych tak szybko zbliżających się wydarzeń przyprawia świat o drżenie, a serce ludzkie napełnia lękiem. Gdy popatrzymy na księgę Ezechiela, gdzie Ezechiel widział pewne koła, które wchodziło jedno w drugie, kręciło się w różnych kierunkach. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to jest harmidler, że to jest jakiś bałagan, że to nie jest uporządkowane. Ale gdy popatrzył dokładnie, zobaczył całkowity porządek. I tak samo tutaj czytałem z książki Prorocy Królowie, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że Bogu się coś wymknęło. Że Bóg zostawił to na pastwę losu. Ale czytałem, że Bóg kieruje losem świata. I gdy jesteśmy zdezorientowani, może wystraszeni, to uważam, że tekst, który teraz przeczytam z Rzymian, ósmy rozdział, 35, 37, 38, 39 wiersz. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował.
albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kiedy tak się stanie? Kiedy te słowa, które teraz przeczytałem, spełnią się w naszym życiu? Że nic nie będzie w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Wiecie, gdy tak myślałem, to na pierwszą myśl mi przyszły słowa, które kiedyś mieliśmy w kaplicy, aż dotąd pomagał nam Pan. Czyli każdy z nas musi przeżyć doświadczenia i myślami wracać w przeszłość. Co Bóg dla nas uczynił. Wiecie, gdy niedawno miałem urodziny, córki powiedziały, tata, musisz kupić torta. No ja mówię, no nie ma problemu. I tak sobie zaraz pomyślałem, jaki napis dać na torta, gdy pójdę do cukierni. I wiecie, przyszła mi pierwsza myśl, jedyna, innej nie miałem. I ta pani, gdy się mnie pytała, co ma napisać na torcie, mówię, proszę napisać, aż dotąd pomagał mi Pan. Pytam się, czy się zmieści, bo to taki nieduży tort. Ona mówi, mniejsze literki będą na pewno się zmieści. Wiecie, gdy otworzyłem, gdy córki zobaczyły, to zaraz zdjęcia robiły, bo nie spodziewały się takiego napisu. Ale wiecie, gdy ja popatrzę w swoją przeszłość, to mógłbym dużą książkę napisać. I te słowa nieraz cytuję. 30 lat temu, pamiętam jak dziś, gdy miałem robiony wycinek i wtedy stwierdzenie lekarzy w szpitalu na francuskiej było jedno. Nowotwór złośliwy. I wiecie, gdy poszedłem do samochodu, schyliłem głowę i powiedziałem tak Bogu, Boże, będziesz miał problem ze mną, bo ja nie odpuszczę. I wiecie, tysiące godzin modlitw, wiele kłótni, kłóciłem się z Bogiem. Wiele sytuacji, które można powiedzieć dotykowo, dotykałem, że Bóg mi pomaga. Pamiętam jak dziś, gdy szłem do gabinetu w Gliwicach, był tam taki lekarz, mówię wam, wyglądał jak bandzior. Taki obrośnięty, groźny. Wszyscy, co wychodzili z gabinetu, to płakali. Bo z mostu ładował, mówił, bez zastanowienia się, bez jakiejś takiej delikatności. Ja wystraszony prosiłem Boga, Boże, pomóż. Wiecie, gdy miałem wchodzić, cisza, nie wchodzę. Czekam dosyć długo, za chwilę patrzę się, ten groźny lekarz wychodzi i za jakiś czas przychodzi inny. I mówię wam, inna rozmowa, delikatna, niech się Pan nie boi, będzie dobrze, tego. Zaczął mi tam zaraz podsuwać różne myśli. Widziałem, że to było Boże działanie. I mógłbym tysiące wam opowiedzieć. Później, gdy miałem zabieg robiony, gdy byłem po miesiącu po wynik, to lekarz zdziwiony mówi, Panie, gorzej to wyglądało, niż to jest obecnie.
żadnych naświetlań, żadnych jakichś chemii, do dzisiaj żadne jakieś kontrole, tak jakby było urwane. Wiecie, za 5 lat miałem udar mózgu. Zostałem sparaliżowany. I znów się nie poddałem. Bogu mówiłem, Boże, uczyń coś takiego, jak przy sadzawce Betesda uczyniłeś. W tym czasie miałem córki, które zaczynały studiować. I wiecie, wyszedłem z tego. Córki się wyuczyły, nawet nie wiem, skąd braliśmy pieniądze, żeby dotować im na mieszkania różne kieszonkowe. Dzisiaj są, 2 są dentystkami, a jedna jest fizjoterapeutką. Założyły rodziny. I też nie wiem, jak to się stało. Dlatego te słowa, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Gdy przyjdą zawirowania, różne fałszywe nauki, różni fałszywi ludzie, którzy nam będą różne rzeczy starać się przedstawić, to człowiek po doświadczeniach, które przeżył ze swym Panem, powie tylko tyle: ja wiem, komu uwierzyłem. I nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Przygotowałem studium o naszej tożsamości, że ważne jest nie tylko wspominać doświadczenia, które przeżyliśmy, ale które są bardzo ważne, które Bóg dopuszcza, aby nas wzmocnić. Bo ja znałem teorię, studiowałem w Podkowie zaocznie. Teorii miałem dużo, ale praktyki nie miałem. Do wszystkiego podchodziłem swoim sprytem. A gdy przyszły doświadczenia, wtedy to wszystko legło. Bo brat Polo, gdy przeżył doświadczenie, gdy jego żona zginęła w wypadku, to zawsze powtarzał, że obojętnie kim jesteś, czy jesteś prezydentem, czy jesteś dyrektorem jakiejś szkoły, czy jesteś przewodniczącym kościoła, czy jesteś kaznodzieją, czy jesteś jakimś biznesmenem, to przyjdzie taki moment, że to wszystko straci sens. Nie ma żadnej wartości. I on to przeżył. Ja też to przeżywałem. I chciałbym wam powiedzieć o tym, że też ważne jest, żebyśmy zrozumieli i przypominali sobie, po co zostaliśmy powołani jako Kościół, kiedy zostaliśmy powołani i jakie zadanie na nas spoczywa. Chciałbym wam to przedstawić na 2 Babilonach. W Babilonie starożytnym pokrótce i Babilonie nowożytnym. Starożytny Babilon myślał, że jest nie do pokonania. Wielka wielkość, bogactwo, szerokie mury, sofy, rzeki. Wysoka kultura, ale też wielkie bałwochwalstwo. I Pan ich nie zostawił. Pan w swej wielkiej miłości posyła naród izraelski, aby tam w niewoli świadczyli. Posyła młodzieńców,
Mamy posąg z drugiego rozdziału. Mamy plac Dura. I po tym wszystkim mamy nawróconego Nabukadnezara. Ale to wszechpotężne państwo miało nie trwać wiecznie. Gdy weźmiemy Słowo Boże, to już Jeremiasz bardzo dużo od 50 rozdziału przekazywał, jaki los spotka Babilon. Że on się nie ostoi, nie będziemy czytać teraz, bo czas się pobiegnie. Ale możecie sobie poszukać 51 rozdział, 52, jak tam jest opisany Babilon, jaki go czeka koniec. I ten koniec nastąpił za czasów Baltazara. Baltazar, wnuk Nabukadnezara. I w 5 rozdziale mamy tam wyraźnie opisane te historie, jak na ścianie wychodzi pisany ręką niewidzialną napis Mene, mene, tekel, uparsim. Bóg policzył twoje panowanie i doprowadził do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekki. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. To jest powiedziane do Baltazara. Wystawiałeś bogów ze srebra, złota, miedzi, kamienia i drzewa. Którzy nie widzą, nie słyszą. Nie umiłowałeś, nie uwielbiłeś Boga, przez którego masz tchnienie, od którego zależą wszystkie twoje drogi. To on napisał ten napis. Miałeś możliwości, widziałeś, co się stało z twoim dziadkiem, zlekceważyłeś. I wiecie, kto mógł tylko wyjawić ten sen? Kto tylko mógł wyjawić sen z drugiego rozdziału, gdzie jest przedstawiony posąg? Tylko Daniel. Baltazarowi mógł wyjaśnić ten napis tylko Daniel. I popatrzmy teraz na naszą tożsamość. Po co jestem adwentystą? Po co Bóg mnie powołał? To pytanie łączy się z drugim Babilonem, o którym mówi nam Pismo Święte. To nie dotyczy tego pierwszego Babilonu, którego zasypały piaski pustyni. Szczątki możemy oglądać w różnych muzeach na całym świecie. Babilon nowożytny, którego koniec sięga aż do przyjścia Jezusa Chrystusa, rozpoczął swoją działalność po upadku Cesarstwa Rzymskiego, czyli tego pogańskiego, od 476 roku po upadku trzech plemion, o których czytamy w Słowie Bożym, Ostrogoci, Herulowie, Wandalowie. I na arenę wchodzi moc religijna, która od 538 roku czyni wielkie spustoszenie w umysłach ludzi. Czy wiecie, że największe spustoszenie w czasie wojny, jak popatrzycie na tą wojnę teraz ukraińsko-rosyjską, to tam nie robi największe spustoszenie armata, czołg, rakieta, czy jakiś moździerz, czy jakaś bomba, ale największe spustoszenie robi dezinformacja. Największy problem mają te
armię z dezinformacją. Gdzie czytacie w internecie, to ja w to nie wierzę, co tam jest napisane, bo wiem, że to jest nie taka prawda, jak powinna być. Czy z jednej, czy z drugiej strony. I wiecie, taką dezinformację, takie kłamstwo czyni kto? Diabeł. Szatan dezinformuje, kłamie. Wykorzystuje tą moc, która przewróciła prawdę Boże do góry nogami. Przypisując je, wiecie komu? Przypisując je Jezusowi Chrystusowi. Zbawicielowi. I ten cały okres ciemnego średniowiecza, 1260 lat, zmienił przykazania, które Bóg swoim palcem napisał. Co powiedział? I powiedział, że są wieczne, niezmienne. Wprowadzili kulty różnych świętych. Nieśmiertelność duszy. Nieomylność papieża. Kult Marii. I wiele innych rzeczy, które nie mają żadnego poparcia w Piśmie Świętym. Setki, tysiące świątyń, w których kapłani, w cudzysłowie orędownicy, składają ofiary. A ta najważniejsza świątynia, która jest w niebie, gdzie Jezus wszedł i oręduje, gdzie odbywa się sąd, jest lekceważona, ignorowana. I wiecie, gdy zbliżał się kolejny okres w planie zbawienia, ten koniec najdłuższego okresu proroczego, 2300 wieczorów i poranków, anioł przekazuje Janowi szczególne poselstwo, które ma być przeznaczone na czasy ostateczne, które ma być głoszone z wielką mocą, z wielką chwałą. I to trójanielskie poselstwo, o którym żeśmy nawet niedawno studiowali. Czy świat go rozumie? Pomyślmy, czy świat rozumie to ostatnie poselstwo szczerzenia do świata, dla ludzi żyjących krótko przed powtórnym przyjściem Jezusa. Kto wyjaśnił Baltazarowi? Daniel. Dlaczego Bóg powołał Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Po roku 1844? Dlaczego powołał ciebie i mnie? Pomyślmy w tym końcu tego starego roku, przy początku tego nowego roku, czy nie należy zrobić jakiś rachunek sumienia, czy nowe plany poczynić. Bóg powołał ciebie i mnie, aby wytłumaczyć zrozumiałe i jasne słowa poselstwo miłości, łaski, troski, dostać to ostatnie poselstwo, jakie niebo kieruje do mieszkańców 8-miliardowej planety przed swoim przyjściem. I teraz zachodzi pytanie, jak ma być głoszone to trójanielskie poselstwo? Czy tak delikatnie, szeptem? Tak dyplomatycznie? Aby nikogo nie urazić? Jest to poselstwo ostrzeżenia, aby być albo nie być w tym wielkim boju. Wiecie, w wielkim boju w książce Ellen White na stronie chyba 323 jest napisane, że wielu próbowało przywódców, kaznodziejów bardzo delikatnie głosić i że w ten sposób wiele osób pozyskają
ale zostali napomnieni przez Ducha Świętego, aby tak nie czynili. Dlaczego mamy głosić zdecydowanie? Oczywiście prosić o Ducha Świętego, żeby nam powiedział, w jakim momencie ja mam powiedzieć to trójanielskie poselstwo. Nie, że od razu, ale żebym umiał się zachować tak jak apostoł Paweł na Areopagu. I dlaczego mamy jednak zdecydowanie przedstawić, gdyby nas okradziono z jakiejś własności, gdyby nam ktoś przez pomówienie odebrał dobre imię, gdyby nam przypisano różne kłamstwa, gdyby mówiono, że rozprowadzamy na przykład narkotyki, że się uzależniliśmy, że się narkotyzujemy. Czy wtedy byśmy milczeli? Czy byśmy głośno mówili, że to jest nieprawda? Pomyślmy, gdyby Jonas coś kombinował, majstrował z poselstwem, które otrzymał do Niniwy. Gdyby tak zaczął łagodzić, a tam jakoś tego tutaj, nie bójcie się. Albo poczekajmy. Tam było zdecydowane i jasne poselstwo. 40 dni i Niniwa zginie. Pierwszy anioł mówi, abyśmy oddali cześć prawdziwemu Bogu. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyrwał z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Dlaczego to mamy mówić? Dlaczego musimy w Ewangelii na pierwszym miejscu dawać, jak mówiliśmy w lekcji, na temat Jezusa? Bo na wielu miejscach Jezus mówi, że On jest owczarnią, że On jest drzwiami, że nikt nie wejdzie do nowej ojczyzny, jeżeli nie przejdzie przez Niego. Jeżeli On nie będzie drzwiami. Wiecie, Jezus rozpoczął tą ostatnią fazę w niebiańskiej świątyni. W planie zbawienia. Co On tam czyni? Jest powiedziane, że gdy przyjdzie na obłokach, to odda każdemu według uczynków Jego. A zapłata moja jest ze mną. Czyli musi być osądzony człowiek, bo Jezus przyjdzie z zapłatą. Też możemy to wyczytać w Wielkim Boju w książce Ellen White. Dlaczego tak ważne jest, żebyśmy mówiąc o drugim aniele, trzecim, obnażyli grzechy Babilonu. Żebyśmy naprawdę jasno powiedzieli, kim On jest, co On czyni, co uczynił. Jest napisane także w Wielkim Boju, że wielu przywódców, autorytetów wielkich tego świata nawróci się. Wiecie, dlaczego się przyłączy do ludu Bożego? Bo słyszeli trójanielskie poselstwo. Gdy anioł z 18 rozdziału, ten tekst był czytany tutaj na początku, rozświetli całą ziemię. Wierzę, że to będzie szczególne poselstwo. To będzie wylanie późnego deszczu z wielką mocą, gdzie lud Boży będzie głosił pod wpływem mocy z wysokości. Wynijcie z niego ludu mój. Wiecie, dlaczego ludzie wyjdą?
z różnych kościołów, a to w większości kościołów protestanckich. Czytałem, że w Ameryce tych kościołów protestanckich, którzy posługują się Pismem Świętym, jest około 20 tysięcy. Małe, duże. Wiecie, dlaczego oni wyjdą? Oni dlatego wyjdą, bo słyszeli, jakie poselstwo? Słyszeli trójanielskie poselstwo. Zrozumieli, co uczyniła ta moc na przestrzeni wieków. Kim jest Babilon? A więc wyźni pomogło trójanielskie ostrzeżenie, które jasno przedstawia odstępczy kościół Babilon, bestia lub zwierzę z 13 oraz 17 rozdziału Księgi Objawienia. Ten Babilon, ta bestia, niewiasta wszeteczna, ma córki, które przyjęły ich nauki. I aby nie spadły na ich plagi, muszą opuścić upadłe kościoły. Jezus mówi, że ma jeszcze inne owce, które nie są jeszcze Jego, w Jego owczarni. Ale one usłyszą Jego głos i wyjdą. Jaki głos usłyszą? Te owce, które są w tych innych owczarniach. Kogo głos? Kto ma być tym głosem? Ludzie, którzy pod wpływem Ducha Świętego, w Jego mocy, nie bali się, ale w jasny sposób, zdecydowany sposób głosili to trójanielskie poselstwo. Dlatego muszą wyjść, bo inaczej spadną na nich plagi. Dlatego to poselstwo musi być wyraźne, zrozumiałe, pełne mocy, gdyż tu to zależne jest od życia albo śmierci. I wiecie, ci głosiciele, ci, którzy będą zdecydowanie głosić to trójanielskie poselstwo, zaznaczyłem, że muszą posiąść wiarę Jezusa i wiarę Abrahama. Wiecie, jaka to była wiara Jezusa? Że w chwilach różnych, gdzie mógł zwątpić, gdzie go wszyscy opuścili, gdzie go zdradzili, gdzie się jego zaparli, on się nie załamał, gdyż przypominał sobie wcześniej, jaki miał kontakt ze swym ojcem, jak on mu pomagał, jak byli razem złączeni, jak razem wykonywali różne obowiązki na rzecz zbawienia ludzkości. To była wiara Jezusa. Jest napisane, tu ci okaże wytrwanie świętych, którzy zachowują przykazania Boże i mają wiarę Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o wierzyć w Jezusa, bo diabły nawet wierzą, ale chodzi o wiarę. Wiara, która w chwilach, gdzie mogło być zwątpienie, Jezus stał mocno, bo miał mocną wiarę. A wiara Abrahama, o której tak dużo jest napisane w Starym Testamencie, jaka to jest? Wiecie, ja tak myślałem kiedyś tak dogłębnie nad tym. Sobie pomyślałem, coś drogocennego, coś, co otrzymał w starości, co bardzo kochał, co patrzył jak, można powiedzieć, jak w księżyc, gdzie wylewał całą swoją miłość, gdzie w starości Bóg go obdarzył czymś cennym, czymś drogocennym, jak był, jakim to był syn Izak. I tu słyszę głos.
idź i ofiaruj. Wyobrażacie sobie, co to musiałby za zaufanie do Boga, żeby coś takiego uczynić, żeby wziąć nóż i bez zawahania starać się wykonać to, co mu Bóg powierzył? To jest ta prawdziwa wiara, która musi cechować dzieci Boże, które Bóg chce wykorzystać w tym ostatnim dziele, w tym ostatnim poselstwie. Gdzie każdy z nas powinien się zastanowić, dlatego zostałem powołany. Bo Bóg objawił mi dokładnie znaczenie tego poselstwa. I wiecie, moim życzeniem do was, a znamy się bardzo długo, tak jak powiedziałem, od 10 roku życia tutaj chodziłem do tej starej jeszcze kaplicy, obserwowałem różne chrzty i wiem, że jesteście zborem z tradycją takich przejawy konserwatyzmu macie, bo gdy, wiecie, jadę do Podkowy, to tam głową muszę kiwać. Dużo się nie odzywam, wiecie, ale główka mi chodzi i się zastanawiam, co to jest adwentyzm teraz. Żeby córki kaznodziejów z kolczykami wymalowane chodziły w czasie nabożeństwa, to mówię wam, nie chce mi się to w głowie mieścić, że coś takiego się dzieje, że tak coraz bardziej popuszczamy, stajemy się coraz bardziej podatni na te różne przywary świata. I dlatego życzę wam, abyście posiedli taką wiarę, jak miał Abraham, gdzie to, co było najdrogocenniejsze, poświęcił Bogu, odpowiedział na głos Boży. I my też wiele rzeczy możemy nie rozumieć, które się wokół nas dzieją, które się w naszych rodzinach dzieją, czy gdy zachorujemy, czy gdy przyjdą jakieś doświadczenia. To otwórzcie sobie 8 rozdział i od 35 czytajcie słowa, że ani wysokość, ani głębokość, ani jakieś inne stworzenie jest w stanie odłączyć mnie od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Ale to mogę uczynić wtedy, gdy zwycięsko przechodzę przez różne doświadczenia, gdzie nie załamuję się, gdzie mówię słowa, wiem, komu wierzyłem. I obojętnie, co się będzie dziać, czy mnie może wszyscy opuszczą, czy zostanę sam. To wiem, że niebo jest koło mnie, jest bardzo blisko i że słowa Jezusa, idę przygotować wam miejsca, gdy przygotuję, przyjdę po was, abyście gdzie ja jest i wy byli, to nie jest jakaś mrzonka, ale to jest prawda, w którą wierzę i oczekuję swojego Pana z utęsknieniem. Staram się pomagać innym spotkać Jezusa na swojej drodze. Nie załamuję się, gdy przyjdą jakieś
problemy czy finansowe, czy zdrowotnościowe, bo wiem, komu wierzyłem. Dlatego dziękujmy Bogu za ten stary rok i wchodźmy w ten nowy z ufnością, bo nie będzie nigdy lepszy, tylko już będzie coraz gorszy. Jest powiedziane, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę, że narody będą drzeć z trwogi, że będą wojny, kataklizmy, że powstanie naród przeciwko narodowi, że nie dobrze nawet będzie w rodzinach, że nawet w zborach będą problemy. Ale ja wiem, komu wierzyłem. Ja, Panie, wiem, co Ty dla mnie uczyniłeś w przeszłości. Wiem, jak odpowiedziałeś na moje prośby. Jak mnie prowadzisz. I dlatego chcę, abyście z podniesionym czołem wchodzili w ten nowy rok. Wierząc, Pan przychodzi, Maranata. Amen.